Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie. Z upoważnienia Rady Ministrów mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie informację o sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005-2013. Z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich, eksportu polskich towarów rolno-spożywczych oraz rynku zbóż i rzepaku. Paniom i panom posłom został przekazany materiał zawierający ogólne informacje o rolnictwie, informacje o sytuacji na najważniejszych rynkach rolnych, a więc rynku zbóż, rzepaku, owoców i warzyw, mięsa, mleka i ryb, omówienie wyników handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi, realizację płatności jako wsparcie dochodów rolniczych, realizację PROW na lata 2007-2013, ocenę obecnej i przyszłej wspólnej polityki rolnej. Przekazany Państwu materiał zawiera także informacje o realizacji zadań przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Szczegółowa informacja, która została dostarczona do wszystkich posłów, zawiera 73 strony informacji. Kiedy mówimy o rolnictwie, należy przypomnieć o jego znaczącej roli na jednolitym rynku unijnym. Polska jest największym producentem jabłek, pieczarek, zajmuje drugie miejsce w produkcji żyta, ziemniaków, trzecie jeśli chodzi o uprawę buraków cukrowych, rzepaku i drobiu oraz czwarte jako producent pszenicy i mleka. Oczywiście mówimy o rynku europejskim. Następują korzystne zmiany w strukturze użytkowania ziemi rolniczej. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno gospodarstwo wynosi prawie 10 hektarów. W 2002 to było niecałe 6 hektarów. Wyniki spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 roku potwierdzają wzrost o około 1/3 liczby gospodarstw największych o powierzchni 50 hektarów i więcej. Bardzo często są to gospodarstwa nowoczesne, dobrze zarządzane, z powodzeniem mogą konkurować na rynkach rolnych. Ale też trzeba uczciwie przyznać, że wypadło w ciągu kilkunastu lat około 700 tysięcy gospodarstw, szczególnie tych najmniejszych, ale nie tylko. Wysoka Izbo, w Polsce rośnie wartość produkcji rolniczej. Z poziomu nieco powyżej 63 miliardów złotych w 2005 roku do prawie 104 miliardów złotych w 2012 roku, a więc o około 65%. Jest na ekranie prezentacja, można sobie porównać na podstawie wykresu, jak to przebiegało w poszczególnych latach. W Polsce wzrasta właśnie wartość produkcji rolniczej i już w ubiegłym roku przekroczyła te 100 miliardów złotych. Dynamiczny wzrost produkcji wystąpił w latach 2010 i 2011 i powiązany był ze wzrostem cen produktów rolnych. Analizy ekonomiczne pokazują, że rosną także dochody sektora rolnego z poziomu 18,3 miliarda złotych w 2005 roku do 36,6 miliarda złotych w 2011. Za rok 2012 szacowany dochód wynosi 33,3 miliarda złotych. Okres ostatnich lat jest korzystny dla naszego rolnictwa. Szczególnie w latach 2010 i 2011 wskaźnik nożyc cen, a więc relacja cen otrzymywanych przez rolników w stosunku do cen płaconych, był bardzo korzystny i wyniósł odpowiednio 110 i 107%. Nie oznacza to jednak, że sytuacja w rolnictwie
nie wymaga poprawy, inwestowania, zmian, restrukturyzacji. Brak środków na rozwój przez wiele lat, a nawet dziesięcioleci, wymaga olbrzymich nakładów. Rolnicy chcą inwestować i trzeba im to umożliwić. Ze środków przedakcesyjnych i do dzisiaj w rolnictwo zainwestowano, do rolników dotarło około 170 miliardów złotych. I tu warto powiedzieć sobie, co by było, gdyby tych środków nie było. Przybywa gospodarstw nowoczesnych, prowadzonych przez młodych, wykształconych rolników, osiągających wyniki na poziomie najlepszych gospodarstw, a często znakomicie konkurujących z rolnikami unijnymi. Wystarczy przywołać sukcesy producentów mleka w kilku województwach, na czele z województwem podlaskim, ale i polskich sadowników, producentów drobiu, pieczarek czy warzyw, świetnych przetwórców. Poprawiają się także relacje dochodów gospodarstw domowych rolników w stosunku do innych grup gospodarstw. Przypomnę, że w 2005 roku różnica ta wynosiła 37%. Dziś jest to około 15%. Porównując dochody gospodarstw domowych na wsi i w mieście, również można zauważyć, że nastąpiła znacząca poprawa. Wsparcie publiczne na rolnictwo systematycznie rośnie. Uwzględniając środki krajowe i unijne, nastąpił wzrost wsparcia z poziomu 30,3 miliardy złotych w 2005 roku do 52,5 miliarda złotych w 2013 roku, a więc o ponad 22 miliardy złotych w ciągu 9 lat. Prezentują to też odpowiednie slajdy. Ważnym elementem polityki państwa są dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych. W latach 2005-2012 z budżetu państwa wydatkowano na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych prawie 5 miliardów złotych, a do kredytów klęskowych ponad 900 milionów złotych. Umożliwiło to udzielenie 132 tysiące preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na kwotę prawie 21 miliardów złotych oraz 400 tysięcy kredytów na wzmocnienie produkcji po klęskach na kwotę około 7 miliardów złotych. Środki bieżącego roku pozwalają na uruchomienie kredytów inwestycyjnych na kwotę 3 miliardów złotych i klęskowych na 1 miliard złotych. Rolnicy otrzymują częściowy zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego. W 2006 roku zwrot wynosił 45 groszy na 1 litr. Dziś stawka jest ponad dwukrotnie wyższa, 95 groszy na 1 litr. Aczkolwiek wiem, że potrzeby są większe. Dopłacamy do zakupionego przez rolnika materiału siewnego kategorii elitarnej lub kwalifikowanej. Kwoty wsparcia systematycznie rosną. Od 19 milionów złotych w 2007 roku do około 100 milionów złotych w ostatnich latach. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przedstawię teraz, jak wygląda sytuacja na najważniejszych rynkach rolnych. Rynek zbóż i rzepaku są bardzo silnie powiązane z rynkiem unijnym i światowym. Od początku sezonu 2013-2014 ceny na rynkach światowych wykazują głęboką tendencję spadkową, co przekłada się na poziom cen w naszym kraju. Warto przypomnieć, mówiłem o tym w Sejmie 2 tygodnie temu, że światowe zbiory zbóż w sezonie 2012-2013 były o 4% niższe niż w poprzednim. Natomiast w sezonie 2013-2014 przewiduje się wzrost produkcji zbóż
do poziomu około 1,9 miliarda ton, to jest około 10% więcej jak w roku poprzednim. Na światowy rynek powracają Rosja i Ukraina, które prognozują uzyskanie zbiorów o 1/3 wyższych niż w sezonie poprzednim. Prognozy dobrych zbiorów i wysoka podaż ziarna spowodowały gwałtowne obniżenie cen. Największe spadki zanotowano w lipcu. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej w Unii spadła o około 15%, w Polsce około 14%. Największe spadki odnotowano na Węgrzech o 32%, w Bułgarii o 28%, w Francji o 27%, w Niemczech 24%. Podobnie było z pozostałymi zbożami oraz rzepakiem. Od 3 tygodni obserwujemy zgodnie z przewidywaniami wzrost cen. Wszystkim wiadomo, że na rynkach mogą występować zmienności i wahania cen w krótkim czasie i nie można tego wykorzystywać dla doraźnych interesów politycznych. Ważne są wieloletnie trendy, a te są korzystne dla naszego rolnictwa. Przedstawię na slajdach właśnie te dane. Bardzo interesujące jest porównanie cen produktów rolnych w sierpniu 2013 w stosunku do sierpnia 2006 roku. Pomimo spadku w roku bieżących po żniwach, ceny zbóż są wyższe odnotowanych w 2006 roku od 40 do 70%. Wszystkich zbóż trzody o 40%, a brojlerów o 50%. Warto o tym pamiętać. W latach 2005-2012 ceny zbóż systematycznie rosną. Rośnie też eksport. Polska jest eksporterem, jeżeli chodzi o zboże. W sektorze mleczarskim jest dobra sytuacja. Ceny mleka systematycznie rosną, gwarantując satysfakcjonujące dochody. Warto przyjrzeć się temu na wykresie. Ceny są wyższe, korzystniejsza jest sytuacja na rynku mleka, jak była w roku ubiegłym i cały czas tendencja jest wzrostowa, bardzo stabilna. Roczny udój od jednej krowy wzrósł o ponad 1000 litrów, a eksport wzrósł o prawie 60%. Rośnie dynamicznie produkcja drobiu. Jesteśmy trzecim eksporterem drobiu w Unii Europejskiej. Ponad 30% krajowej produkcji eksportujemy. Też warto się przyjrzeć właśnie temu slajdowi. Dokładnie pokazuje tendencję wzrostu pozycji naszego sektora produkcji drobiarskiej na rynku unijnym. Bardzo dobre warunki są na rynku owoców i warzyw. Eksport uległ podwojeniu, a jabłek eksport wzrósł trzykrotnie. Warto promować polskie jabłko. Jesteśmy największym producentem i eksporterem w Europie, trzecim producentem w świecie. Z powodzeniem realizowane są programy. Bardzo społeczny charakter działań. Szklanka mleka, mleko i przetwory spożywa w ramach programu około 2,4 miliona dzieci, prawie czterokrotnie więcej jak w roku 2005. Owoce w szkole. Program wprowadzony został w roku szkolnym 2009-2010. Przyglądałem się wtedy, było dużo uwag. Na początku uczestniczyło w nim około 250 tysięcy uczniów. Dziś to jest około 950 tysięcy. To jest jeden tylko przykład działalności Agencji Rynku Rolnego. Zakres działalności tej instytucji jest wiele szerszy i pożyteczny i dla gospodarki, i dla tych celów społecznych. Pomoc żywnościowa dla najuboższych. Korzysta z niej około 4 miliony potrzebujących. I to też jest zadanie realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, utrzymuje się korzystna sytuacja w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi. Wyniki za 2012 rok, jak i za pierwsze półrocze 2013 roku,
Mamy bieżące wyniki za 7 miesięcy, potwierdzają wysoką pozycję tej branży na arenie międzynarodowej. Saldo w handlu zagranicznym wzrosło w miesiącu samym lipcu o 0,5 miliarda euro. Od 2005 roku wartość eksportu wzrosła 2,5-krotnie, z 7 miliardów euro do prawie 18 miliardów euro w 2012 roku. Pokazuje to tabela. Polska żywność jest znana w całej Europie, coraz śmielej zdobywa dalsze rynki. To przede wszystkim zaangażowanie rolników, przetwórców, handlowców, ale i wysoka jakość surowców i nowoczesne technologie przetwórcze, ale także rozsądna polityka promocyjna, dbałość o wizerunek naszych produktów i dobra polityka zagraniczna. Idziemy na pogłębienie współpracy w tym zakresie, szczególnie współpracy międzysąsiedzkiej. Wykonaliśmy tutaj dużą i na bieżąco wykonujemy dużą pracę. Pozytywny wpływ ma także coraz lepsze zorganizowanie producentów rolnych. W 2005 roku było około 100 grup producentów rolnych. Obecnie jest ponad 1200 oraz ponad 330 grup i organizacji w sektorze owoców i warzyw. Wzrost 15-krotny. Tu warto zwrócić na wyjątkowe wykorzystanie środków inwestycyjnych przez grupy producentów owoców i warzyw w przetwórstwo, które dzisiaj daje tak wspaniałe efekty. Z roku na rok rośnie kwota wsparcia bezpośredniego od prawie 7 miliardów złotych w roku 2005 do ponad 14 miliardów w roku 2013. Też odpowiedni wykres. Płatności uzupełniające z budżetu krajowego są corocznie realizowane w maksymalnej wysokości pomimo trudnej sytuacji budżetowej. I tu chciałbym podziękować i Wysokiej Izbie za pracę nad budżetem. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, jakie były co do i środków krajowych w zakresie płatności bezpośrednich. Ważnym elementem wsparcia jest program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Program jest realizowany bardzo dobrze. Budżet to 17,4 miliarda euro. Na czas obecny mamy zakontraktowane około 87% wszystkich możliwości, czyli 87% alokacji, a wypłacono już około 65% alokacji. Nie ma najmniejszych zagrożeń co do wykorzystania środków w tej obecnej perspektywie 2007-2013. Najwięcej środków wykorzystano na płatności ONW, na renty strukturalne, modernizację gospodarstw oraz programy rolno-środowiskowe. W trakcie realizacji programu wprowadzono wiele uproszczeń, zwiększono wydatki na cele inwestycyjne, podwyższono premie dla młodych rolników, uruchomiono zaliczki na finansowanie niektórych działań, wprowadzono program budowy i modernizacji targowisk oraz program dla gospodarstw na odtworzenie potencjału produkcyjnego zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych. I taka praktyczna uwaga. Zmieniliśmy rozporządzeniem sankcje dla młodych rolników z tytułu opóźnienia o 1-2 dni dokumentu z KRUS-u, tak? To sankcje były kilkanaście tysięcy złotych. Rozporządzeniem naszym zmieniliśmy to. Są sankcje, ale nie tak dokuczliwe. Zapewnione zostały też warunki rozwoju na nową perspektywę 2014-2020. Jest stosowna tabela. Jest w tym zakresie bardzo dużo dezinformacji. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że w euro, które są na bieżąco wypłacane beneficjentom, w tym rolnikom, w obecnej perspektywie mamy 28,6 miliarda euro, a w nowej perspektywie 2014-2020
Jest to 32,1 miliarda euro. I to są fakty. Natomiast też przypomnę to, co mówiłem wielokrotnie na tej sali. Polska w nowej perspektywie będzie miała największy budżet, biorąc ogółem polityka spójności, WPR i inne programy, z wszystkich państw 28 członkowskich Unii Europejskiej. To jest fakt. Najwyższy zdecydowanie fundusz w polityce spójności. Ale biorąc wspólną politykę rolną, wydatki, będziemy na 5. miejscu, biorąc 1. i 2. filar. Po Francji, Niemczech, Italii, Hiszpanii. Natomiast w płatnościach bezpośrednich będziemy na 6. miejscu, tu przed nami będzie Wielka Brytania. Natomiast w polityce spójności zdecydowanie największy budżet. Powiem, dlaczego o tym mówię. Ale mimo zmniejszenia środków w 2. filarze też mamy tutaj największy budżet z 28 państw Unii Europejskiej, aczkolwiek szkoda jest tych środków. Natomiast w 1. filarze płatności bezpośredniej w obecnej perspektywie jest 15,3 miliarda euro, a w nowej perspektywie 21,1 miliarda euro. To jest prawie 6 miliardów euro więcej na płatności bezpośrednie. Nie będę mówił w szczegółach, ale możliwości, które zostały wynegocjowane na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, jak i na radach ministrów, elastyczność daje możliwości w obecnej perspektywie zgromadzenia środków na wspólną politykę rolną w Polsce na poziomie wyższym, aniżeli to ma miejsce w obecnej perspektywie. Oczywiście te możliwości trzeba wykorzystać. Możliwość uzupełnienia uzgodniona na poziomie Rady Ministrów jest taka, że na zmniejszone środki w 2. filarze na program rozwoju obszarów wiejskich część zadań z zakresu głównie infrastruktury wsi, inwestycji zostanie przejęta przez politykę spójności i prowadzimy tu bardzo konkretne rozmowy i jest zgoda co do tego między naszymi ministerstwami. Natomiast prowadzimy takie działania, żeby te środki były zapisane w ramach umowy partnerstwa w kontraktach regionalnych, w regionalnych programach operacyjnych, żeby one były znaczone, żeby one faktycznie poszły na obszary wiejskie, na infrastrukturę. I w ten sposób mamy możliwość zwiększenia w ogóle wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie, mamy możliwość zwiększenia przy cięciu na wspólną politykę rolną w Unii Europejskiej o około 10%, bo to jest około 44 miliardy euro. Czy tutaj jest euforia? Nie. Nie ma pełnego wyrównania w Unii i nad tym trzeba ubolewać. Natomiast jest osiągnięty kompromis, który daje szansę utrzymania tempa rozwoju i gospodarstw, i przetwórstwa, i jeżeli chodzi o obszary wiejskie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w dużym skrócie przedstawiłem informacje o aktualnej sytuacji w rolnictwie. Będę starał się odpowiedzieć na pytania i problemy przedstawione w trakcie debaty. O sytuacji w rolnictwie na bieżąco informujemy Sejmową Komisję Rolnictwa, między innymi z naszej inicjatywy kierownictwa resortu doszło do spotkania bardzo wcześnie z Komisją Rolnictwa. Była bardzo ciekawa debata. Było następne spotkanie. Trwa bardzo szeroka konsultacja, jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich. Wczoraj było spotkanie z organizacją rolniczą, gdzie też o tym żeśmy po prostu mówili. Przewidujemy pewne nowe rozwiązania. Większą uwagę, bo dają wynegocjowane warunki kompromis na wsparcie tych mniejszych czy średnich gospodarstw rolnych, szczególnie w województwach Polski południowo-wschodniej, czyli podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, ale będą to środki nie takie duże,
do 300 tysięcy złotych, tak jak jest obecnie. Często może, jak będzie pomysł na produkcję zwierzęcą, odpowiedni plan, wystarczy tam 20, 40 czy 50 tysięcy złotych i w tym kierunku pójdziemy. To jest nowe otwarcie, tego działania nie było wcześniej, a my chcemy to wdrożyć. I wiele innych działań, natomiast nie chcę przedłużać tego mojego wystąpienia. Będę starał się odpowiedzieć właśnie na pytania, ale i dziękuję za współpracę Sejmowej Komisji Rolnictwa, Senackiej Komisji Rolnictwa. Dziękuję też przewodniczącemu Prezydium Komisji, wszystkim członkom za bieżące analizowanie problemów, stałą troskę o ich skuteczne rozwiązywanie. Jestem wdzięczny za tą debatę, bo przecież tyle lat spędziłem w Sejmowej Komisji Rolnictwa i tutaj mamy bardzo dobry kontakt. Natomiast tak jak pan poseł Eugeniusz Kłopotek się pyta, tak, w Ministerstwie Rolnictwa na wszystkich spotkaniach mówimy to na zewnątrz. Najważniejszym człowiekiem w Ministerstwie Rolnictwa to jest rolnik, jest przetwórca, jest beneficjent. I to kształtujemy w naszej pracy i na bieżąco się spotykamy ze wszystkimi organizacjami rolniczymi, izbami rolniczymi. Także nawet przy tych ostatnich różnych protestach nie ma żalu na brak kontaktów z resortem rolnictwa. Jesteśmy bardzo otwarci, bo przecież to są nasi partnerzy. Dziękuję za uwagę i wraz z całym zespołem jesteśmy gotowi do odpowiedzi na pytania. Dziękuję bardzo.